Kolejny odcinek naszej kochanej serii Gospodarstwo Dziadku. Szykowany jestem już na siano kosy, proszę bardzo. Czekam na jelenia. Nie wiem kiedy będzie. Och, ale ma być. Nie interesuje mnie to. No i tak. Dobra, odkładamy mejkę. Czekam na niego, mamy kosić siano, czyli trawę, bo siana nie ma. Trzeba robić też na zimę, no. Takie rzeczy, widzowie. No i te kawałki trzeba kosić, bo to... O! Właśnie, jeleń se kupił nowy ciągnik. Dzień dobry! Dobra, dzień dobry. Odstawiaj to łychę, podczepiaj tej słomy krową trzeba. Dobra. Jeszcze samaszkę kupiłem. Trafiła się okazja. To jest. Krowy trochę. Krową trzeba pościelić, bo dałem im jedzenia. Ostatnia bela. No i tu jeszcze słoma została z tego roku. Dobra, podjeżdżaj no. Podczepiej tam. Dobra, czekaj. O, jest ta słoma. Tu. Dobra. Jak trzeba be... No jak, gdzie? Dawaj przy tutaj? Tym. Czekaj, no. Czekaj, do... Czekaj, dawaj do przodu trochę. Jeszcze, jeszcze. O. To dawaj tutaj tą z boku weź, o. O tu, gdzie ja stoję. O, już. Żeby nie zarąsować. Czekaj, to powoli, no. A nie, to już starczy. Ale to weź ją tutaj ustaw bliżej, o. Tu jakoś, nie wiem, tu. Nie! Tu, czekaj, o, właśnie, tu. Dobra, dobra, o, dobra. Gdzie, no, kurde. Ja pier, dobra. To jedziemy dzisiaj na łąki. Widły odczep będzie lepiej, kurde, bo się nie przyczepio. A właśnie, sobie otworzę dach. Drzwi muszę sobie pozdejmować. To czekaj, tu jedne. Zdejmujemy sobie, bo nie chcę, żeby szyba mi się zbiły w nich. Jak z tyłu pieprznie, no to... No. Mam pytanie, kto to... Chłopie, tutaj był lepszy wyjazd. Tutaj, o. Ale jaki? Czeka, no. Kurde, tutaj, tu, opa, opa. Tutaj nie wjeżdżaj, bo to nie są łąki już dobre. To jest taki mały kawałek. Dawaj za mną. Bo tam jest taki duży. Tam się z tyłu tylko wjeżdża. To jakoś nowa tutaj, łąka? Tu, no tutaj no, nasza nowa łąka, ale tutaj mało, nie urosło jeszcze. Dopiero może pod koniec coś, ale to się zobaczy. O, tutaj, ups, dobra. To dawaj, to pojedziemy z tyłu. Pewnie widzowie pamiętacie, no. Tu gdzieś niedawno, no. No tu niedawno tutaj ta łąka robiło się z parę akcji, o. Zobaczcie, tu jęczmień dobrze rośnie w tym roku. Jestem, nie jestem zawiedziony, jestem zadowolony, że dobrze rośnie. Tutaj to już mały kawałek, to my go nie będziemy kosić. Teraz jakiś większych będziemy szukać. Mam pytanie, kogo to owce w ogóle? Stryjka. Słucham? Stryjka.
Aha. Dobra, kto zaczyna kosić? A, ty rozłóż mnie. Bo zapomniałem. Oho, czekaj. Poczekaj. Kur... Bo mi myszka nie... Wiesz, bo... Ej, zrób cięcie na chwilę. Ja pier... Dobra, lecimy. Dobra, tutaj to już nie będę kosić, chyba że tu na pionie. Ale tam z górki nie będę zjeżdżać, bo tu już ryzyko. Nie, może... To jedziemy tak, o... Ile ty tej rotacyjną jedziesz? 14-15 co najwyżej, bo to 60 przecież, nie? Nie, chociaż nie, ona ja na tak 20, kurde, wałek rozpędzać powinna. I no... Nie, ja jadę 22. Tak. No. Nie, 7. Kurde, ja nie rozumiem tej trawy, ale dobra. Ej, nie podjeżdżaj! Co robisz, kurde? Tutaj ktoś zepsuł trawy już. Bo ja nie widzę, czy ona jest koszona, czy nie, ale dobra. Jak kto woli. Idzie sobie, może jak zdążymy, to jedno albo i dwie łąki wykosimy. Zależy. W następnym odcinku może będziemy kontynuować to dalej, to koszenie. No ale z jeleniem to szybko tutaj przyjdzie. Raczej, no szybko tu zejdzie, bo jeleń z tą samaszką to szybciej robi. No, dobry pomysł, to... kupiłem. Myślę tak to... o kupnie ciągnika nowego. Nie wiem, co wy na to, widzowie. Trochę większy by się przydał. 60 podpaszowóz bym zostawił sobie. Co ty robisz? A, bo dobra, więc co robię. Nie, do... Nie, do... nie to. Przy miedzy, no nie, dobra. Ja... To dawaj przy miedzy, rób. No. Ja tutaj wezmę tak do środka, bo ten... Nie. To weź to, tam przy miedzy przekoś, kurde, z jednej, z drugiej dobra strony, a ja tu będę koło robić. Dobra, ja pojadę na tutaj po środku. Ej, a jaki ciągnik z prasą będzie chodził? No... Nie wiem, najwyżej to ja będę chyba 912 robić. Twój ten, twój New Holland się sprawdzi. Będziemy sprawdzali go jak z tą, z owijarku będzie szedł, bo hydrauliki tam dobro tyle ma, tych kabli, to zobaczymy. Kurde, ale żeś zaczął przy tym jeziorku. Ja pierdzielę. A to ja będę, a to New Holland będzie owijał? No, taki zamiar mamy przetestować go w owijarce. Kurde, od miedzy miałeś kosić. A jak, a skąd będziemy mieć kura? No tura... O kurde, w sumie. Już nie wiem. Dobra. To jednak... Może pożyczymy od kogoś tego, co od razu na polu można owinąć, że podjeżdżasz. Nie. Zwieziemy to wszystko. To najwyżej możesz z tym New Hollandem belować. Słucham? New Hollandem najwyżej możesz belować, to ja 912 to do wiarkę wezmę. Czekaj, bo... A 60 tam może być. Nie, ja 912 wezmę. Bo siuntka i 55 to pod przyczepi do i będziemy bele zwozić. Ale tak myślę, że na siano najpierw byśmy robili. Ty tak? Sprzed sarko będę latał. Bo tak szczerze tak powiem, że z owijaniem to może poczekać, aż te bele by wszystkie te... No. A my kiszonkę będziemy robić? I tak na drugi pokos to będzie w pół siano i w pół siano kiszonka.
A na trzeci pokos ostatni, gdzieś na jesieni, to robimy wszystkie na owijane. Tak będzie sprawiedliwie. Ej. Kurwa, ja nie mam fazę. Dobra, dawaj New Holland. Czy mi się wydaje, czy te pole nie stało się bardziej górkowate? Ty, no od jakiegoś czasu to tak się stanęło. Trochę tego jeziorka się wysuszyło. Tak patrzę. No? Więcej tej trawy przybyło zielonej. Ale zobacz, tej górki chyba wcześniej nie było. Nie, no ona była chyba. A może nie? W sumie już nie pamiętam. To jest kurde jedna z większych łąk tutaj. Ty jeleń, weź się od tej strony, co ja tu poszedł, to byś to wykosił, nie? A ja bym tam to dokończył. 60 trochę ciężko pod tą górę, to wiesz, już nie będę tak ten... Tam to dokończę. To mam wykosić? No to, co ja tutaj przeleciałem przed chwilą. Ej, to nasze pole też tak blisko? Nie. Kurde. Dobra, pojadę potem to. No i tak to średnisko to możesz jechać śmiało. To ma fizjon. Kurde, ja muszę sobie mikrofon kupić, szczerze. Ponieważ... Jakoś cicho mnie słychać na tych słuchawkach. Tak na niektórych filmach tak ten. Ale nie mam na razie za co kupić. Na co innego oszczędzam. Widzowie nie oglądają moich filmów na kanale Mazowiecki Zabugasz Team. I nie dają suba. I dlatego mam najmniejszy czas oglądania. Co? Tutaj kosić? Za daleko żeś pojechał. Przy tej wodzie nie koś. Tylko tak z dala trochę od niej. U, prawie bym nie chodził, gdyby był w wodzie. To i co? Ej, idę, bo patrz, tutaj jest ziemia od źródełka. Może przez te suche tak wysuszyło. Nie, my dawno nie będziemy na tej łące. Dodnir to jest siła, to jest moc zapierdzielony całownik. Dodnir to jest siła, to jest moc zapierdzielony całownik. Pop! Ojejeż! Może... ja bym tę muzyczkę już czekał. Ty, nie wiem... Ale tak myślę może, czy by ten... Czy by ja może na inne pole nie pojechał, gdzie bym sobie tu poradził, bo tak to pod te górki to słabo 60 ma. A ty byś tutaj sobie poradził tu samaszku szybko. Co ty na to? A ile idziesz pod górkę? No słabo jadę, tak wolno, że to nie... Nie jest... Ale tak... ile na godzinę? A ja wiem... No po prostu jest słabo, no jest 7 co najwyżej, o, teraz. Chłopie, no to ja też 7 jadę, będę kolejny to drugi. No ale dobra, to 60 to już starsza jest, nie? A New Holland nowy. Tyle garów, przedni napęd, to wiesz. I trzeba katować go, tak? Się katuje za bardzo. 60, a tam tego to nie katuje się, bo to... To weź tam przymierza. Ja na drugą łąkę pojadę, żeby to mniej było do koszenia już, no. A gdzie jest ta druga łąka?
No, no ja nie, wiesz, która? Ta koło domu? Nie. Czy, dobra, wiem. A to koło domu nie będziemy poszli? Będziemy, ale to później, pod koniec, bo tam mało tego jest. Słucham? Tam mało tego jest. Także zrobimy przerwę, ja tu jeszcze ten kawałek dokoszę i się widzimy na długiej łące. Dobra, jesteśmy po przerwie. Tutaj na tej łące będzie łatwiej. Zaczniemy sobie, polecimy. Tutaj nie będę tego wykraszał. No, Kluski śląskie. Kurde. Śląsk. Ora, tutaj nie będę wysył. Idzie zajebiście. Po prostu tutel. Lubisz tutela, jeleń? Lubię. Ja też, bo on jest taki zabawny. Kto by tutela nie lubił? No. Who's that Pokemon? It's a tutel. Ej, pamiętasz jak pierwszy odcinek 22 nagrałeś? Byłeś i wtedy żygałem? Co? Pamiętasz? Nie pamiętam. Pamiętam tylko, że nagrałem, a to, że żygałeś, nie wiem. Było na odcinku. Się włączył wtedy mikrofon. Sprite and banana challenge, kurde. Zjedz banany, wypij Sprite'a i żygaj jak Karolek. A mój kolega wypił to i nie żygał na moich urodzinach. O kurde, szacun. Ale nie żygał. A banany jadł? Jadł, dwa banany zjadł i całe to Sprite'a ich trochę. 3, 4, 5, 6 chyba trzeba zjeść, albo 7. I wtedy można żygać. Ej, ja to zrobię. Zdobijcie kurde pod tym odcinkiem 1000 łapek w górę i robimy ten challenge. Tylko się postarajcie. Ej, jak zobaczę, no, kurde, ja że dobiję tutaj pod tym filmem. Że chcą tylko to obejrzeć, ale na kamerce, ja na kamerce, ale chłopie, na kamerce. Na kamerce. No oczywiście na kamerce, a na czym? Na kanale Mazowiecki Zobogasz Team. 1000 łapek pod tym filmem i robim to. Jeleń też, u siebie. Co? Nie! Robim, bo jak nie, to przestanę cię promować na moim kanale. Nie. Ale co promujesz? Jak ty nawet mnie nie subskrybujesz? Jak nie? No spójrz se na Mafia Rolling Games.
pierwsze, zaraz ci udowodnię, że się mylisz. To sam kiedyś oglądałem. Kochani widzowie, Jeleń nie ma racji. Zaraz wam pokażę mój kanał. Zobaczysz to na odcinku. A widzowie też ci potwierdzą. Proszę bardzo. Paweł Nexon V2 jest. Agro Krzysiek jest. 31 subów. Monisław Kubercik ich właśnie promuje tutaj na kanale i polecam ich subskrybować. Okay, no to Mazowiecki. Zabugasz Games. Gamet. Subskrypcje. Czy kanały. Ty masz? No. Nie miałem. Jak nie miałem, jak miałem? Ej, a kiedy ostatnio gadałeś z Hubertem? Nie wiem właśnie. Dawno już z nim nie gadałem. Trzeba go, kurde, zreanimować. On podobno, kurde, jak na jakimś zlocie był polonezem, jechał z ojcem. Ja ciekawy jestem. On ma polonez? No jak nie? Polonez Karo Plus, taki niebieski, fajny. I ma, kurde, z parę tych składaków swoich, 60 ma czerwono. Pamiętam jego jeden film. Jak on pierwszy zrobił taki film na jego kanale, to 60 było. Jak wiozła te gruzy. Ja bym chciał z nim nagrać z 19. Szczerze. Kurde, kiedy on by był? A nie, ja jakoś tam też przez Messenger z nim gadałem, to dalej kontakt jakiś tam mamy, tylko nie ma czasu. Tymczasem my teraz. My teraz, no. Ale on nie ma czasu. Papito. Ale on nie ma czasu, czy ty nie? A ja wiem. Szczerze nie wiem. Dobra, udało nam się chyba te dwie łąki ogarnąć. Już tam to ogarnęłeś, czy jeszcze nie? Jeszcze nie. Bo ja też jeszcze tu koszę. Mam pytanie, a tak przy drzewach tam wykaszać? No przy drzewach to już nie. Zostaw tam, gdzie by grabarku można było jeździć. A tak szczerze nie wiem, czy przetrząsarki nie kupimy oddzielnie. Bo ta tak jak rozkłada się tą, to trochę tam gdzieś zaczepiłaby, więc no. I cyk, do tyłu sama szkoły patrzymy. Ja bym zgrabiał. Grabarko to zgrabiać bym mógł, ale no już przewracać to przytrząsarką lepiej. Już się nie trzeba będzie pierdzielić. A to my mamy dalej przytrząsarkę? No jak nie? Przecież ona jest podstawową machiną na tej naszej gospie. Ja jej, kurde, nie sprzedam na razie, bo jest dobra. W dobrym stanie. Się nie psuje. Najwyżej jak trzeba inne, większe maszyny się kupi, to wtedy. Raczej ciągniki. Nie wiem, u mnie no to już leży na złomie. Zdrajca. U mnie nawet mój wujek jeszcze grabarko przewracarki używa. Dwie masz. No dwie. A raczej już jedna, tylko piątka już nie używana na części, ale ja mam u siebie na podwórku piątkę, jak widziałeś może mój jeden film, jak ją przestawiałem. Tylko muszę z tamtej piątki starej, co na częściach, to dyszel muszę wziąć, zrobić prawo jazdy na ciągnik i pojechać, kurde, 30 mojego dziadka. I zrobię na pewno z tym film, jak jadę. A twój dziadek to mieszka razem z twoim wujkiem? Nie. Ty mieszka z wami. Babcia z wujkiem jednym. Którego już nie będę życiorysu opowiadać, bo nie wasza sprawa. Dobra. A dziadek to z babcią mieszka w tej samej miejscowości co ja teraz, tylko na innej ulicy troszkę dalej, ale w miarę blisko. Rowerem można dojechać. Dobra, no i tam stoi taka ładna C330 i muszę kiedyś jej zdjęcie zrobić. Kurde,
chciałem zrobić special na 1000 subów, tylko nie ma żadnej okazji, kurde, więc już tego... więc za to, że 1000 subów mi wbili, to kurde, chociaż zdjęcie wystawię na kanał 30 mojej, pokażę, jak to ona wygląda pięknie. Tylko ostatnio, kurde, jakoś ten dziadek chyba z lasu jechał, nią to trójkąt zgubił. Urwało się normalnie ten mocowanie od trójkąta całe. Było takie fajne, eleganckie tego. Dobra. I skoszony! Zajebiście. Ej, ja tam koło tej rzeczki kosi? Koło tej drugiej. Wiesz co? Teraz to już nie. Nie będę. Teraz do... dobra, jedziemy. Jechać. Ale jak koło drugiej rzeczki? No bo tam jest, dobra, gdzie jechać? Do domu jedziesz. Na dzisiaj to na razie tyle, jutro się jeszcze pokosi. A nie ten? Bo ja myślałem, że będę jeszcze tą małą kosił. Nie, dzisiaj nie. Jeszcze jedna tam została, troszkę ten większa. No ale to na razie to dzisiaj na tyle, bo już na razie to spokój. Wykoszone ze dwie łąki, jak miało być, i w następnym będziemy kosić dalej. Także tak, trzymajcie się widzowie, myślę, że wam się podobał odcinek, także na razie chodź, dzięki, cześć i pa, zostawcie łapkę w górę i suba. Dobra, składamy. To mam wracać na gospodę, tak? Tak.